jestem z Tobą i zawsze będę. Ponadto bardzo wielką niespodziankę w Boże Narodzenie otrzymałam od Pana, ponieważ na początku roku powiedziałam mojemu interesantowi, ponieważ pracuję w KRUS-ie, przyszedł do mnie interesant. Alkoholik, dwa razy był na odwyku i bez skutków, ciągle wracał do picia. I przyszedł do mnie złożyć mi papiery, to był taki kolega mojego kolegi. Ja, zerkając w te dokumenty, zauważyłam, że coś tam miał o duchu, naukę jakąś. I zaczęłam mu mówić i zapytałam się go, czy on wie, że Bóg go kocha. A on do mnie, takiego grzesznika? Ja mówię, tak, Bóg cię kocha i czeka na ciebie i będzie bardzo zadowolony, jak do niego przyjdziesz. I tak się to dalej potoczyło, że przyjął Pana Jezusa, ja mu mówiłam słowo, podrzucałam mu książki, on bardzo, bardzo to przyjmował do siebie i kontakt nam się urwał w maju. W zasadzie przestał do mnie dzwonić, więc ja też nie dzwoniłam. Boże Narodzenie chciał mi przysłać życzenia, ale że miał nowy telefon, więc przyszedł tylko sam numer. Ale za chwilę zadzwonił i zaczęliśmy rozmawiać i pytam się, co u ciebie? On mówi, dziękuję ci bardzo, bo ty mi pomogłaś. Ja mówię, nie, Bóg ci pomógł, bo ty przyszedłeś do Boga i tylko Bóg pomaga. I zacząłem pracować, nie piję, zdarza mi się, ale nie piję i chciałabym, żebyś dalej mi poddawała książki i chciałabym, żebyś dalej mi mówiła słowo. Umówiliśmy się właśnie w tym tygodniu, że dam mu książki i będzie dalej czytał. Mam nadzieję, że tu przyjedzie ze mną. Ponadto zawsze chciałam Bogu podziękować za wszystko, bo w zasadzie to wszystko mu zawdzięczam. Mogę zaśpiewać? Możesz bez mikrofonu, tak? Tak, tak. Śpiewaj.